Mam nadzieję, że to będzie złoto. Może o najwyższe medale, będziemy mogli powalczyć. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne, bardzo gratulujemy. Mamy to Plus Liga zawitała do Gorzowa. Cieszę się niezmiernie, że ta historia piłki siatkowej zatacza pewne koło. No i od teraz będziemy emocjonować się, będziemy się cieszyć, radować wspaniałymi emocjami na hali widowisko-sportowej. Cieszę się niezmiernie, że hala daje tak ogromne możliwości, że hala daje taką przestrzeń nie tylko do widowisk, ale przede wszystkim właśnie do sportu. Cieszę się, że Gorzów wraca na tą topową scenę piłki siatkowej. Liczymy na to, okay, jestem przekonany, że kibice będą chętnie przychodzili na siatkówkę, bo Gorzów to siatkówka, Gorzów to żużel, Gorzów to sport. Wracamy na te najwyższe rozgrywki i to jest taka wielka radość. Po to tym dużym wysiłkiem miasto budowało halę. Nie było łatwo, jak Państwo wiecie. Wiele lat to planowaliśmy, udało się to zrobić i dziś ta hala będzie gościła najlepszych w Polsce sportowców. Trochę przed nami wysiłku też organizacyjnego, trochę przed Wami, trochę przed miastem, ale jestem przekonany, że wspólnie razem sobie z tym poradzimy. Także trzymam kciuki. Widziałem już widziałem już harmonogram rozgrywek, więc wygląda to imponująco i jestem dumny, że Gorzów właśnie dołączył do tego grona najlepszych zespołów w Polsce. Również bardzo się cieszę, że będziemy mogli kontynuować walkę w Plus Lidze w takim mieście jak Gorzów. Plus Liga jest jedną z najlepszych lig świata i żeby w niej się utrzymać, żeby w niej nawiązać równorzędną walkę, trzeba naprawdę wiele wysiłku i dużego wsparcia. I bardzo dziękujemy tu panu prezydentowi i wszystkim samorządom, Radkowi również, za to wsparcie, które tutaj otrzymujemy w tym mieście. I mam nadzieję i jestem przekonany o tym, że połączenie doświadczenia i sponsorów i wysiłku wszystkich ludzi związanych z siatkówką zarówno w Lubinie, jak i w Gorzowie spowodują, że tutaj nowy klub będzie odnosił naprawdę duże sukcesy w polskiej lidze. Także bardzo się cieszę, że znaleźliśmy nowy ośrodek, który jestem przekonany o tym, że będzie naprawdę dużą siłą w Plus Lidze. Mam nadzieję, że sprawimy naszym kibicom tutaj w Gorzowie wiele radości i będziemy mogli nawiązać do lat z przeszłości, gdzie będziemy zdobywać z powrotem medale i Puchar Polski.